Elo, elo, z tej strony Yolomen23, a dzisiaj jak widzicie kolejny odcinek z The Long Dark. A tam jest jeleń. Ale słuchajcie, nie o jeleniu dzisiaj. Będziemy sobie, słuchajcie, chodzili w poszukiwaniu za żarciem. Jak mamy mało, tak jak wody teraz mam całkiem sporo w sumie. Bo prawie ponad 2 litry. Tak, czekajcie, ile ma to? Aha. Dobra. Mamy coś koło 2 litrów wody. Tak. Mamy coś koło 2 litrów, nie jest tak źle. Za to żarcie, mamy tylko sam czekoladę i spleśniały batonik. Także idziemy, słuchajcie, do tych chatek. Wiem, że w nich można łowić ryby. Więc zobaczymy, czy będziemy mieli jakąś linkę do łowienia ryb. Czy coś takiego znajdziemy, czy jakąś wędkę. Bo mimo wszystko przydałoby się łowić te ryby. O ile jeszcze jakiekolwiek są. Temperatura jest w sumie, już miałem powiedzieć, że jest nawet dość ciepło, ale nie jest. Mimo tego, że wszystko fajnie wygląda, dopiero co słońce stało, jest minus 28 stopni. Okej, dobra, podbiegniemy już sobie. Dobra, nie ma drzwi, trochę słabo. Drewno cedrowe. Na prędkość to trzeba przeszukać, zanim zamarzniemy, tak? Pusto. Pusto. Dobra, schronienie przed wiatrem. Pusto. Plastikowy pojemnik. Pusto. Okej. Okay. Nic za tym nie ma. Nie ma. Dobra. Tyle nas widzieli. Idziemy dalej. Jeszcze najwyżej pójdziemy sobie tam na ten drugi brzeg, bo tam jest jeszcze kilka domków. Okej, dobra, tutaj coś jest. No, a w tym też nie ma drzwi. Chaty do wędkarstwa podlodowego, dobra. Łom. O, przyda się. Butelka wody. Jasne, czemu by nie? Wszystko się przyda. W obecnej sytuacji. Kanina. Sardynki w puszce. Żyłka. Dobra. Słuchajcie, chyba już żyłką możemy nawet łowić. Tracę czucie. Nie ma jeszcze jakiejś kurczy? Ryzyko hipotermii. Czekajcie, przecież jeszcze? Czekaj, ta tam jest jeszcze jedna, ta chatka. A wiecie co? 60% szans na powodzenie. Nie. Idziemy do tamtej chatki. Bo widzę, że w tamtej... I czekajcie, jest jeszcze kolejna chatka. Są 4 chatki. Chyba. Widzę, że już w tamtej są drzwi, także... Jeżeli już gdzieś będziemy mówić, to właśnie tam. Jeszcze od razu sobie zwiedzimy tamte domki. Może nie zamarzniemy w trakcie tej podróży. O Jezu. Dobra, przeszukanie. Pusto, pusto, dobra. Dobra, złom. Może się kiedyś przyda. Trzeba po tym nic, nic. Dobra. Idziemy do ostatniej chatki, chociaż... Co najpierw bym zawitał do tego tutaj domku. Tak się trochę ogrzejemy i dopiero pójdziemy do tamtej chatki. O, ja pierdzielę. No, trochę zimno. Minus 27. Mamy jakieś zaległości? Chłodna pogoda. Dobra, no to wiem. Co to jest? Ryzyko hipotermii. My nie chcemy hipotermii. Hipotermia to zło. Właściwie inaczej, jakakolwiek choroba w tej grze, nawet jakieś przeziębienie, dobra, jakieś gorsze przeziębienie, to jest... To się przyda. To się przyda. Jak będziemy mieli czas, i oczywiście dożyjemy do momentu, kiedy będzie to można przeczytać, bo jeżeli ktoś ogląda moje ostatnie odcinki, które jest już ciepło, 0 stopni, dobra. Jeżeli ktoś ogląda moje ostatnie odcinki, o, fajnie, coś się pobrało. To widzieliście, że się mega ucieszyłem z książki o polowaniu, żeby zwiększyć swój poziom w polowaniu. Tak, słuchajcie. W końcu i tak musiałem użyć tej książki, żeby zapalić ognisko, bo już nie miałem niczego innego. I to była jedyna rzecz. Znaczy, jakbym nie rozpalił ogniska, to bym zginął. Znaczy, tak czy siak zginąłem. Ale no. Dobra, skrzynię sobie otworzymy. Puste. Niczego? Serio? Tylko tyle.
Wszystko ładna hacjenda. Ile jest? No, 0 stopni. No, jestem przecież przy ciepłym miejscu. O, dobra, apteczka. Może coś będzie. Nic. Nie mamy czegoś, jakichś ubrań, żeby na siebie założyć dodatkowych. A nie, czekajcie, mamy. To co ja tak tyle wchodzę bez niczego? Załóż. 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 O, nie mamy czapki. No i od razu jest mi cieplej. No. Chociaż tak, jak za chwilę wyjdziemy na zewnątrz, to i tak będzie z tym problem. No dobra, idziemy. Do tej ostatniej chatki. Tam najwyżej sobie rozpalimy ognisko. No, ognisko, w kominku sobie rozpalimy. I spróbujemy łowić ryby. Podbiegniemy sobie od razu, bo możemy. Na przykład jak biegniemy, to będzie nam trochę cieplej. No, o ten jeden stopień, znaczy tak, to nam nie robi różnicy, bo jest kurwa minus 23. No już się ociepla temperatura, bo dopiero, wiecie co, jest dopiero co początek dnia. Dobra, już w sumie trochę po początku dnia. Minus 12. Żyłka. Żyłka. Nóż. Ja pierdzielę, dobra, można łowić. Węgiel. Za chwilę sobie rozpalimy w ognisku i będziemy łowić. Kalina. Tekturowe zapałki, dobra. Jak największe szanse powodzenia chcę. Dobra, tą książkę sobie użyjemy. To jakąś taką, wiecie, taką bez wartości. Tutaj, no to weźmiemy gotową sobie rozpałkę. Dobra. Rozpal ogień. 80%. Musi się udać. Sorry, że to tyle trwa, ale no. Dobra. Rozpalimy sobie ogień, połowimy sobie trochę ryb. Złowimy sobie tak kilka, żeby już mieć. Potem sobie je gdzieś usmażymy. Raczej ugotujemy. Myślę, że jak już sobie będziemy mieli jakieś zapasy, to pójdziemy sobie wzdłuż torowiska i powoli już zaczniemy podróż do Milton, do tego miasta. Powoli. Będziemy powoli iść w tamtą stronę. Nie mogę wejść teraz do mapy, jak coś. Nie, nie mogę. Dobra. Dodaj paliwo. Dobra. Od razu jest cieplej. Bo ile jest? 6 stopni, dobra. Przerębel. Użyjemy łomu. Rozbilit. Trochę to zajmie. Sorry. Dobra. 2 godziny wędkowania. Czekajcie. Napiję się, żeby przypadkiem nie ten nie odwodnić się w trakcie wędkowania i za coś zjem. Świeże krakersy. Miam. Dobra. Zaczniemy sobie łowić. Tak myślę, że 3 godziny wędkowania. Miejmy nadzieję, że coś znajdziemy. O! Że coś znaleźliśmy, czy się linka zerwała? Aha. Linka nam się zerwała. No to faktycznie długo. Zapowędkowaliśmy. Przynajmniej się ogrzaliśmy, nie? Dobra, to jeszcze przez 57 minut będzie się tak gotowało. O, zaczął padać śnieg. I jaka jest temperatura na zewnątrz? Minus 15. I tak jest cieplej. Dobra. No, przybory wędkarskie są potrzebne, goddammit. Nie zrobimy sobie? Czekajcie, przybory wędkarskie. Haczyk jest nam potrzebny. Czekajcie, coś może? Haczyk. Tak, złom, dobra. O, stół warsztatowy. Czekajcie, z czego zrobić te sidła? Z czego można zrobić sidła? Grot, sidła. Wysuszone jelito. Co? Nie, dobra. Żyłkę mamy, haczyki są nam potrzebne. Złom, no to ale jest stół warsztatowy potrzebny, tak? No dobra, weźmiemy sobie pochodnie. I idziemy. Pochodnia nam da trochę ciepła mimo wszystko. Drzwi sobie zamkniemy i idziemy. Jak tam, jest tam ciepło? No, minus 11, ale lepszy rys niż nic. Zawsze mamy tą pochodnię, nie?
Dobra. Także co w sumie zrobimy sobie te haczyki? Nie wiem, czy wrócimy tutaj jeszcze, czy już zakończymy odcinek. Tak trochę nudnawy będzie, ale dobra. Może wiecie co, jeszcze przejdziemy się do tamtych budynków po drodze. I do tych w sumie też. Przeszukamy sobie od razu te hacjendy. Bo jakby nie patrzeć, w sumie mogą w nich być te haczyki. Od razu się tam cofniemy i sobie też połowimy. Bo serio, nie mam za dużo żarcia. Tak jak wody mamy tyle, ile chcemy, bo sobie możemy sobie ją ugotować. Ze śniegu. Tak z jedzeniem. No to przydałoby się łowić te ryby. Bo tak jak śniegu nam nigdy nie zabraknie, tak już jedzenia tym bardziej. A w sumie ryb chyba też kiedyś mogło się skończyć ryby, także prędzej czy później tak będzie trzeba sobie gdzieś wyemigrować. Chaty nad jeziorem. No dobra, przeszukamy sobie. Ile jest odczuwalne? Minus 10. Dobra, nawet nie tak źle. Aż tak szybko chyba nie zamarzniemy. Dobra, wejdziemy do środka tej chaty. Notatka, dobra. Notatka pewnie, żeby nie wchodzić nie na to, wiecie, wchodzimy, kurna. Ktoś nas zaatakuje. Dobra, zupa pomidorowa. Jakiekolwiek jedzenie teraz jest na wagę złota. Jeszcze dobra, w sumie już tego teraz trochę właśnie mam, ale. Jakby nie patrzeć, podstawowe dobra mamy zapewnione. Pokroju jedzenie i picie. Także z głodu i spragnienia już nie możemy. Ale martwię się o inne rzeczy. Chociaż dobra, w sumie nóż mamy, także w razie czego przed wilkiem można by próbować się bronić. Natomiast przed takim niedźwiedziem to i tak nie mamy szans. Ale niedźwiedzie są w miarę rzadkie, tym bardziej, że gramy na traperze. Puste. Fasolka. O, jakiś plecak. Pusty. Książka. W sumie wiecie co, wrócimy sobie już do naszej głównej bazy i tam sobie jeszcze przeczytamy te książki. A łowić sobie będziemy na następnym odcinku. Kosz na śmieci, przeszukamy sobie. Nic. Papier. Przyda się. Wszystko się w sumie może teraz przydać. O, paliwo do lampy. Tym bardziej. Paliwem do lampy też można bardzo łatwo. Można go użyć jako podpałki. Dobra. Już tutaj wszystko też przeszukaliśmy, także idziemy do tych kolejnych domków. Bardziej jakby po lewo. Tam o. No co, no jesteśmy trochę śpiący, ale dobra. Dobra, jeszcze zwiedzimy te domki i wracam do bazy. Bo ile jest? Minus 4 stopnie. Nie no, kurde, ciepło jest. Już tam się właśnie pochodnia chyba skończyła. Nie, jeszcze nam dalej ciepło. Jeszcze się żarzy. Jakieś ciepełko zawsze będzie. Dobra. Chata. Dobra. Przynajmniej jakiekolwiek ubrania, tak? Co sobie za chwilę założymy. Książki można wstać w wolnym czasie w sumie. Bo zawsze to nam daje jakieś bonusy. Nawet jakieś najmniejsze. I w sumie daje też dużo ciepła. Jako podpałka. Nie, kufel już przeszukiwaliśmy. W sumie dobry był pomysł, żeby szukać te chaty, bo tutaj dużo lutu jest. Który nam się przyda. Wiesz co, od razu sobie założymy te rzeczy, które mamy. Czapki jakieś mamy. Mamy tylko ten szalik. Jakieś spodnie, skarpety, inne. Nie. Nie, czekać, mamy inne rękawice. Dobra, założymy sobie te. Dobra, powinno już być nam trochę cieplej. Idziemy dalej. Dobra, ostatni domek. Już chyba innych nie ma. No. No dobra. Czym chata bogata? Złom. Dobra, czapka z daszkiem. Zawsze cieplej. Ledwo, ale zawsze cieplej.
Jeszcze trzeba wyglądać, nie? Tam to czy przetrwam, to mniejsza sprawa. Ważne, żeby dobrze wyglądać. Że jak nas znajdą, to żeby pomyśleli, ale typu miał gust, kurna, ale on był dobry. No, sardynki. I to tyle, tak w sumie. Dobra, wracamy do naszej hacjendy, tam sobie jeszcze chwilę posiedzimy. Bo już w sumie, mimo wszystko, dzień się zbliża ku końcu. Ku końcowi. No, za chwilę będzie zachód słońca. I to wygląda. Minus 8 stopni. Już się temperatura się pogarsza. Zmniejsza się. Zjemy sobie coś. O Jezu, ile mam tego do żarcia. A narzekam, że mam mało żarcia. Napijemy się. Dobra. No i co? No i rura na chatę. Zobaczcie, to chyba było tam gdzieś była nasza chata, albo gdzieś tam. Nie no, raczej się tutaj nie zgubimy, nie? Czekajcie. Zresztą, na podstawie tego, jak wygląda to jezioro, można by określić w sumie też, gdzie jesteśmy. Chociaż w sumie nie ma tych wysepek nigdzie pokazanych. Jak my jesteśmy tutaj, tutaj są te góry, to czekajcie. Można to określić na podstawie tych torów, tak? To sobie potem to ogarniemy. A teraz przydałoby się wrócić do naszej kolejne bazy. No. Jest już nam zimno, już mamy gorszy udźwig. Będzie trzeba coś odłożyć do bazy. Nie zrobimy tych przyborów. One w sumie trochę ważą. Im szybciej to odstawimy, tym lepiej. W sumie to i tak tego szliśmy, także i tak to pewnie przewinęliście. Ja może ktoś jeszcze wytrzymał do tego momentu. Dobra, przydało się odłożyć te wszystkie rzeczy. Okej, minus 7 stopni. Jeszcze właśnie, czekaj, co tutaj jest. Nie wiem, może do czegoś nam się przyda. Może. Dobra, wejdziemy do środka. Ogarniemy sobie coś tam jeszcze. Porozkładamy sobie ekwipunek po szafkach. Naprawimy sobie może jakieś ciuchy i przeczytamy jakąś dobrą książkę. No, w sumie, przydałoby się iść spać. Dobra, sos papierów. A dobra, w sumie to już wszystko sobie, w sumie takie rzeczy jak czytanie książki i jedzenie i picie mogę też ogarnąć za odcinkiem, bo nie ma w tym niczego ciekawego. Także słuchajcie, w tym miejscu chyba zakończył ten odcinek, także ja się z wami żegnam. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to lajkujcie, subskrybujcie i takie tam. Z tego odcinka to było na tyle, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.